otwarci na dialog. Z wizytą w Warszawie przebywał minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. W poniedziałek w Polsce gościć będzie kanclerz Angela Merkel. Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, blokuje rozpoczęcie pracy przez Krajową Radę Sądownictwa. Szefowie dyplomacji Polski i Wielkiej Brytanii przeciw dezinformacji ze strony Rosji. Oglądają Państwo główne wydanie informacji Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, witam i zapraszam. Gorąca linia Berlin-Warszawa. Z wizytą w Polsce przebywa minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. W poniedziałek Warszawę odwiedzi Angela Merkel. Łamana jest zasada stabilności ustrojowej państwa. Jeżeli na przykład jest zapis mówiący o tym, że pierwsza prezes zwołuje pierwsze posiedzenie niezwłocznie, no to jak można byłoby napisać inaczej, żeby nie było żadnych wątpliwości? Tworzenie prawa tylko dlatego, że ktoś się na rzeczywistość obraził, tutaj mowa o pani Gersdorf, nie jest dobrym pomysłem. Klincz wokół Krajowej Rady Sądownictwa. Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, nie chce zwołać pierwszego posiedzenia nowej KRS. Jesteśmy pewni, że to państwo rosyjskie jest zaangażowane w tę próbę. Mamy spór z Władimirem Putinem. To najprawdopodobniej jego decyzja spowodowała użycie środka paraliżującego na ulicach Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy na ulicach Europy od czasów II wojny światowej. Ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Polski, Boris Johnson i Jacek Czaputowicz, podpisali memorandum dotyczące przeciwdziałania dezinformacji ze strony Rosji. Tak intensywnych kontaktów politycznych między Polską a Niemcami nie było od dawna. W poniedziałek wizytę w Warszawie złoży kanclerz Angela Merkel, a dziś gościł w Polsce Heiko Maas, nowy szef niemieckiej dyplomacji. Maas został przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego i ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, z którym wystąpił na wspólnej konferencji prasowej. Niech mi będzie wolno powiedzieć, że Niemcy są naszym głównym partnerem politycznym i gospodarczym w Unii Europejskiej. Nasza wymiana handlowa w ubiegłym roku przekroczyła 110 miliardów złotych i jeszcze się rozwija. Niemcy są także naszym sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim. Chcemy razem rozwijać relacje strategiczne i umówiliśmy się co do dalszej współpracy. Doceniamy uznanie znaczenia stosunków z Polską w programie rządowym i w umowie koalicyjnej. Cieszymy się z tego, że Polska zajmuje ważne miejsce, o czym zostałem zapewniony w polityce Niemiec. Polska jest gotowa razem z Niemcami i innymi państwami Unii Europejskiej, na przykład Francją, do wspólnego rozwiązywania problemów Unii Europejskiej i do wzięcia odpowiedzialności za reformy Unii Europejskiej. Polska i Niemcy pomimo tu i tam różnych punktów widzenia są niezastąpionymi sąsiadami i przyjaciółmi i we wszystkich relacjach ważnymi partnerami. Obydwoje wiemy, że przyjaźń między ludźmi w naszych krajach nie jest sprawą oczywistą i to jest związane z naszą historią, z okrucieństwami II wojny światowej oraz przede wszystkim z okrutnymi zbrodniami sprowadzonych przez Niemcy i Niemców na Polskę i Europę. I to jest dla mnie bardzo ważne. Zawsze pozostanie dla nas przestrogą i dla nas będzie to oznaczało dla nas Niemiec szczególną odpowiedzialność, zwłaszcza w naszych relacjach z Polską. Sejm wybrał niedawno nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa, ale ta nie może się zebrać, bo ze zwołaniem inauguracyjnego posiedzenia zwleka prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, choć jest do tego i to w trybie niezwłocznym zobligowana ustawą. Prawo i Sprawiedliwość rozważa nowelizację ustawy tak, żeby zamiast prezes Sądu Najwyższego posiedzenia Rady mogła zwoływać prezes Trybunału Konstytucyjnego. O klinczu wokół KRS Magdalena Bałkowiec. Kontrowersji wokół Krajowej Rady Sądownictwa ciąg dalszy.
teraz prezes Sądu Najwyższego, a do niedawna przewodnicząca KRS Małgorzata Gersdorf, blokuje zwołanie jej posiedzenia. Zgodnie z ustawą powinna to zrobić niezwłocznie po wyborze nowych członków, co miało miejsce już 2 tygodnie temu. Gersdorf jest bierna, w związku z czym Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowelizację ustawy, zgodnie z którą to prezes Trybunału Konstytucyjnego ma zwołać pierwsze posiedzenie Rady. No to jest zabieg niezgodny z prawem, to po pierwsze, ale po drugie dowodzący nonszalancji i braku profesjonalizmu, bo nie można pod daną sytuację czy pod daną osobę zmieniać państwa i ustroju, bo ustrój sądownictwa to jest także ustrój całego państwa. W związku z tym łamana jest zasada stabilności ustrojowej państwa. Ustawy o KRS bronią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się, że to jest optymalne rozwiązanie na obecną chwilę, bo widzimy, że pani profesor Gersdorf, jej działania zmierzają do paraliżu i chcemy tę sytuację uzdrowić. Wiemy, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje wciąż zmian. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, odnosząc się do sprawy nowelizacji ustawy, mówił dziś, że projektodawcy nie spodziewali się takiego zachowania prezes Gersdorf. Jeżeli na przykład jest zapis mówiący o tym, że pierwsza prezes zwołuje pierwsze posiedzenie niezwłocznie, to jak można byłoby napisać inaczej, żeby nie było żadnych wątpliwości? Mamy jakieś pomysły? Może pani prezes Gersdorf zwołuje to posiedzenie niezwłocznie? Nawet jeżeli państwo według jej oceny jest niepraworządne, to i tak wtedy zwołuje niezwłocznie. W ciągu 7 dni. Albo 8 dni, tak? Na przykład. No to rzeczywiście bije się w pierś. Mogliśmy tak sformułować ten przepis. Tylko że wtedy w 2000 roku termin, nie byłem w Sejmie. Termin niezwłocznie tak? Są chyba kilkaset razy pojawia się w różnych aktach prawnych, jest jasno zdefiniowany. Z kolei publicysta Wojciech Biedroń ocenia, że taka nowelizacja nie jest idealnym rozwiązaniem. Lepszym byłoby odczekanie, aż ustawowo prezes Gersdorf przestanie pełnić tę funkcję. Konstytucja jest konstytucją i innego wyjścia nie ma. Jeśli pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie zwoła posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, to jeśli taka nowelizacja będzie potrzebna, ta nowelizacja przejdzie i będzie musiała to posiedzenie zwołać prezes Trybunału Konstytucyjnego. Choć moim zdaniem tworzenie prawa tylko dlatego, że ktoś się na rzeczywistość obraził, tutaj mowa o pani Gersdorf, nie jest dobrym pomysłem. Prawie 2 tygodnie temu Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. 9 kandydatur wskazał Klub Prawa i Sprawiedliwości, 6 Kukiz15. Pozostałe kluby nie zrobiły tego, tłumacząc, że ustawa o KRS jest niezgodna z konstytucją. 3 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, ostatni raz w starym składzie. Apelowano do sędziów między innymi o to, by dbali o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i niezależności sądów od polityki. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie, poinformował dziś, że można już składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji. Według Jakiego wnioski o odszkodowania dotyczyć mają nieruchomości, w stosunku do których komisja już wydała decyzję i są one ostateczne. Szef Komisji Weryfikacyjnej zapowiedział, że świadczenia będą wypłacane ze środków miasta stołecznego Warszawy, ale też z tych, które zostały zabezpieczone w ramach postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komisja. Od wczoraj zaczyna lecieć termin na składanie wniosków o odszkodowania i zadośćuczynienia dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji, a dotyczy to konkretnie nieruchomości, w stosunku do których komisja już wydała decyzję i te decyzje są ostateczne. To wymienię te nieruchomości: Poznańska 14, Marszałkowska 43, Nowogrodzka 6, Nabielaka 9, Naakowskiego 16. I chciałbym za państwa pośrednictwem przekazać wszystkim mieszkańcom, w jaki sposób mogą zwrócić się do komisji o uzyskanie odszkodowania bądź zadośćuczynienia. I w dużym skrócie, jeżeli na przykład komisja uzyskała w ramach postępowania egzekucyjnego, a tak się stało, miliony w przypadku Naakowskiego 16, to właśnie te środki będą przeznaczone teraz na wypłatę odszkodowań osobom, które zostały poszkodowane w wyniku reprywatyzacji Naakowskiego 16. Wniosek można złożyć oczywiście osobiście lub przez pełnomocnika
Nie ma żadnej opłaty od tego wniosku. Zwracamy się do mieszkańców zreprywatyzowanych kamienic, aby te wnioski były bardzo dobrze udokumentowane, aby przedstawić tam dowody na krzywdę, na podniesione czynsze, na ewentualne na szykanowanie. Wszystkie te elementy będą brane pod uwagę przez komisję przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej wypłacie odszkodowania i o wysokości tego. To był bardzo pracowity dzień dla Jacka Czaputowicza. Jak się przekonaliśmy już zresztą, minister spraw zagranicznych Polski na wspólnej konferencji prasowej w Londynie z szefem brytyjskiej dyplomacji Borisem Johnsonem powiedział, że polskie władze są pewne, że państwo rosyjskie było zaangażowane w próbę zabójstwa byłego oficera GRU Siergieja Skripala. Czaputowicz zapowiedział, że Polska gotowa jest poprzeć ewentualne nowe sankcje na Rosję w związku z tą sprawą. Szefowie dyplomacji obydwu państw podpisali memorandum, w którym Polska i Wielka Brytania deklarują wolę przeciwdziałania dezinformacji ze strony Rosji. Jeśli chodzi o naszą ocenę sytuacji, jesteśmy pewni, że to państwo rosyjskie jest zaangażowane w tę próbę. Omawialiśmy tę kwestię, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i używaną broń. To jest pewne. Polska ma długą historię kontaktów z Rosją, a zwłaszcza z reżimem Władimira Putina. Mamy wiele problemów. Nasze relacje są dość trudne w tej chwili, gdy Rosja prowadzi agresywną politykę. Omówiliśmy razem kroki, które należy podjąć w celu obrony niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Nie akceptujemy aneksji Krymu. Sytuacja w Donbasie powinna zostać rozwiązana. Jest to po prostu dla nas kolejny przykład i potwierdzenie bardzo negatywnych zachowań reżimu rosyjskiego. Zgadzam się z Borisem Johnsonem, że nasza presja nie jest wymierzona w rosyjskie społeczeństwo. To gaz paraliżująco drgawkowy Nowiczok, który został opracowany przez Rosję i był przez nią przechowywany nielegalnie. Teraz został użyty przeciwko byłemu agentowi rosyjskiemu, który został wzięty na cel przez Kreml. Nie tak dawno temu sam Władimir Putin ogłosił w telewizji, że tacy ludzie powinni zostać otruci. Jestem zachwycony reakcją naszych przyjaciół i partnerów z całego świata. Począwszy od Jacka Czaputowicza, potępili Rosję. Czekamy na poważną odpowiedź Rosji na to powszechne potępienie. Chciałbym podkreślić, że presja z naszej strony nie dotyczy samych Rosjan, ludzi mieszkających w tym kraju, nie dotyczy ludzi, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii. Mamy spór z Władimirem Putinem. To najprawdopodobniej jego decyzja spowodowała użycie środka paraliżującego na ulicach Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy na ulicach Europy od czasów II wojny światowej. Dziś po południu ambasador Polski w Moskwie, Włodzimierz Marciniak, został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rosjanie wyrazili sprzeciw wobec ekshumacji czerwonoarmistów pogrzebanych na cmentarzu w Starachowicach. Wcześniej Maria Zacharowa, rzecznik MSZ Rosji, porównała działania Polski w sprawie radzieckich pomników do barbarzyńców z tzw. państwa islamskiego. Teraz o tym, co czeka nas w drugiej części programu. Rosja wydali brytyjskich dyplomatów w odpowiedzi na decyzję rządu Theresy May o usunięciu z Wielkiej Brytanii 23 rosyjskich dyplomatów. W niedzielę w Rosji odbędą się wybory prezydenckie. Reelekcja Putina przesądzona. W Miami na Florydzie zawalił się most. Co najmniej 6 osób nie żyje, 10 jest rannych. Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, zapowiedział kroki odwetowe wobec Wielkiej Brytanii po tym, jak dwa dni temu rząd premier Theresy May zdecydował o wydaleniu z wysp 23 rosyjskich dyplomatów w reakcji na brak wyjaśnień ze strony Moskwy w sprawie próby otrucia Siergieja Skripala. Ja nie przypomnę tego, oczywiście. Przestaliśmy się tym ekscytować. Tak naprawdę nigdy nie ekscytowaliśmy się, słysząc o ogłoszeniu nowych sankcji. Zmyślone historie o mieszaniu się Rosji w amerykańskie wybory prezydenckie powtarza się już od roku. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo, ale tak naprawdę społeczeństwo nie słyszało o żadnym dowodzie. Brak dowodów rekompensuje się nową falą sankcji. Co do słów głównego szefa wojskowego Wielkiej Brytanii, jak go nazywacie, ministra obrony, no cóż, to miły młody człowiek. Myślę, że on również chce przejść do historii z głośnym echem, ale jego główny zarzut wobec Rosji jest jedynie wielce prawdopodobny. A argument brzmi, Rosja powinna dać sobie spokój i się zamknąć. Cóż, chyba brakuje mu trochę wychowania.
główny argument w odniesieniu winy Rosji, a u niego, znaczy, wot. Tymczasem w Rosji kończy się kampania wyborcza przed zaplanowanymi na niedzielę wyborami prezydenckimi w tym kraju. Każdy, kto obserwuje rosyjską scenę polityczną, nie ma wątpliwości, że ich zwycięzcą może być tylko Władimir Putin, a same wybory to farsa. Obok Putina uczestniczy w niej wciąż celebrytka Ksenia Sobczak, córka byłego mentora Putina Anatolija Sobczaka. Z wyborów wykluczony został, przypomnijmy, Aleksiej Nawalny, popularny lider antyputinowskiej opozycji. My w Rosji sami решали свою судьбу. My w Rosji zawsze decydowaliśmy o własnym losie i działaliśmy w sposób zgodny z naszym sumieniem, w zgodzie z naszym rozumieniem prawdy i sprawiedliwości, z miłości do naszej ojczyzny. To jest częścią naszego narodowego charakteru, o którym wie cały świat. Jestem pewien, że każdy z nas zastanawia się nad dalszym losem naszego kraju. Dlatego proszę was, abyście w niedzielę przyszli do lokali wyborczych i skorzystali z prawa wyboru przyszłości dla naszej wspaniałej i ukochanej Rosji. Dla wielkiej, lubimej nami Rosji. Dmitrij Gudkow i ja nie podzielamy we wszystkim tych samych poglądów, ale postanowiliśmy pokazać przykład jedności, ponieważ teraz nie jest ważne, czy jesteśmy z lewicy, czy z prawicy. Teraz najważniejsze jest, aby zadbać o przyszłość naszego kraju, aby działać na rzecz jego odnowy. Więcej o tendencjach w globalnej polityce, jak w każdy piątek na antenie Republiki o 20.30 dr Jerzy Targalski w programie Geopolityczny Tygiel. Ostatni zamach rosyjski na Skripala w Wielkiej Brytanii, czyli de facto zamach na członka NATO, jest okazją, by zastanowić się, na ile skala wpływów rosyjskich w Wielkiej Brytanii różni się od wpływów rosyjskich w innych państwach. Jeszcze jedna rekomendacja. O 21.30 wraz z Katarzyną Gulicką i jej gośćmi zajrzymy za kulisy manipulacji. Wracamy do wiadomości ze świata. 6 osób zginęło, a 10 zostało rannych w wyniku zawalenia się mostu dla pieszych w pobliżu Miami na Florydzie. Most, który łączył kampus Międzynarodowego Uniwersytetu Florydy z miastem Sweetwater, został udostępniony dla pieszych w ostatnią sobotę, choć jego oficjalne otwarcie miało nastąpić na początku 2019 roku. Przebiegał nad jedną z najbardziej ruchliwych tras na Florydzie. Wszyscy spanikowali. Zobaczyłem, że 20 samochodów znajduje się pod mostem. W jednym z nich ujrzałem przygniecionego młodego mężczyznę. On wciąż jeszcze żył. Nagle zobaczyłem, jak jego ręka opada i wiedziałem, że w tym momencie umarł. Próbowaliśmy wyciągać poszkodowanych ludzi, ale nie daliśmy rady. Wszyscy byli uwięzieni pod mostem. To było coś strasznego. To była katastrofa. To brzmiało jak jakieś trzęsienie ziemi. Widziałam sam moment zawalania się mostu. To było przerażające. W jednym z samochodów zobaczyłam kobietę w różowych shortach. Modlę się za jej rodzinę, ponieważ widziałam, jak przeraźliwie krzyczy do kogoś, kto znajdował się z tyłu samochodu. To, co zobaczyłam, to walący się most i mnóstwo roztrzaskanych samochodów i mnóstwo kurzu wszędzie wokół. Ludzie stali na ulicach i pytali, co się dzieje. We didn't even care about getting hit at that point. Pracowaliśmy przez całą noc. W trakcie pracy dołączył do nas nowy zespół inżynierów. Mamy tutaj przedstawiciela FBI i przedstawicieli Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy. Teraz akcja ratunkowa zostaje zamieniona na operację odzyskiwania dowodów. Jest to bardzo powolny proces. Inżynierowie powiedzieli nam wczoraj wieczorem, że trzeba to zrobić bardzo ostrożnie. Nie tylko dlatego, że musimy zachować dowody, ale także ze względu na bezpieczeństwo ratowników. Na koniec o sprawie, którą żyje cała Polska. Niesprawiedliwy wyrok. 18 lat w więzieniu za czyn, którego nie popełnił i do którego nigdy się nie przyznał. Tomasz Komenda wyszedł wczoraj na wolność. Jak człowiek, tak bardzo skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, może na powrót odnaleźć się w życiu? Odpowiedzi na to pytanie szukała dziś Marta Szramowska.
18 lat za kratami, 18 lat odosobnienia dla wchodzącego w życie młodego mężczyzny, skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki, Tomasz Komenda wczoraj wyszedł na wolność. Sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolnił go z odbywania kary. Panie Tomaszu, jak się pan czuje po tej stronie? Siadaj. Co się tam dzieje w tej duszy, to można sobie wyobrazić. I to niszczy człowieka. To niszczy. Pamiętam, kiedyś z więzienia ktoś wyszedł, a to wprawdzie były sprawy jeszcze komunistyczne, to po prostu widziałem go. Chodził w mieszkaniu tak jak w celi. Spacerował i w przerwach tylko można było z nim porozmawiać. On tylko chodził. Tak, po prostu się przyzwyczaił już do tego, że jest w celi i on w mieszkaniu swoim już bardzo ładnym i w dobrym środowisku już nie mógł dojść do siebie. Był aresztowany, zatrzymany, skazany niesłusznie i w tych ogromnie trudnych warunkach, znosząc wrogość ze strony personelu i współosadzonych, wytrzymał. Sądzę, że wróci do życia. Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy trafił do więzienia pod zarzutem brutalnego zgwałcenia i zamordowania 15-letniej Małgosi Kwiatkowskiej, a o jego winie miały świadczyć wątpliwej jakości dowody. Cieszy mnie, że po 18 latach mogę przytulić osobę, którą najbardziej kocham, mamę. Myślałem, że nie wyjdę żywy z kryminału, znęcali się nade mną, miałem próby samobójcze. Doszło do takiego momentu, że ja wisiałem, odcinali mnie ze sznura. Pani Tereso, może pani powie, jak się pani czuje, jak syn już wyszedł? Jestem najszczęśliwszą matką na świecie. Więzienie jest miejscem chyba najbardziej nieprzychylnym dla człowieka. A im dłużej się tam jest, to te skutki są głębsze. U niego się na pewno utrwaliły bardzo negatywne skutki pobytu w więzieniu. Proszę nie wierzyć, że pobyt w więzieniu jest to pobyt w miejscu, który sprzyja, no mówiąc najogólniej, resocjalizacji, odnowy, przemiany pozytywnej. Nie, to nieprawda. Więźniowie przeżywają to jako głęboką traumę i on też taki będzie jeszcze po tylu latach. To niemożliwe, żeby to się obyło bez tych skaleczeń, powiedzmy, psychicznych. To jest niemożliwe. Czy po tak długiej więziennej traumie możliwy jest powrót do normalnego życia? Zapytaliśmy duchownych pracujących z więźniami. Po pobycie w więzieniu powrót do tej codziennej, normalnej rzeczywistości jest szalenie trudny. Więzienie jest czymś zupełnie nienormalnym, jest czymś dla człowieka bardzo szkodliwym pod każdym względem, no zwłaszcza psychologicznym, pod względem psychicznym. Człowiek jest odgrodzony, my jesteśmy stworzeni do wolności, do przestrzeni, a tutaj są kraty, cztery ściany. Więźniowie mają życie wewnętrzne, mają duszę, mają sumienie. Niektórzy cierpią na wyrzuty sumienia poważne z powodu tego, co zrobili, żeby nie wpadli w jakąś, no nawet rozpacz, aż po próbę samobójcze. Staram się ich pocieszyć, wskazując im drogę nawrócenia, drogę wyjścia przez przyjęcie Bożego Miłosierdzia, przez spowiedź, rozgrzeszenie, przyjęcie Komunii Świętej. I wielu z nich z tej pomocy korzysta. Tomasz Komenda nigdy nie przyznał się do winy. Po 18 latach policja zatrzymała Ireneusza M., któremu prokuratura postawiła zarzut gwałtu i zabójstwa Małgosi. Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział, że wobec tych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy stali za skazaniem Komendy, musi zostać wszczęte postępowanie. Jego celem będzie ustalenie, czy ponoszą odpowiedzialność za błąd i czy doszło do fałszowania dowodów. Tomasz Komenda powiedział po wyjściu z więzienia, że czuje, jakby narodził się na nowo. Marta Szramowska, Telewizja Republika. Panie Tomaszu, jak się pan czuje po tej stronie? Czas na sport. Weronika Jaskółka jest obok mnie. Witaj. Dobry wieczór państwu. Weronika, mam w zanadrzu, tak się domyślał, bardzo dobre informacje dotyczące długiego skakania, no właściwie lotów narciarskich w Norwegii. Pytanie jest proste. Czy Kevin Stoch znowu okazał się najlepszy? No właśnie, zaczynamy od skoków narciarskich, więc przyszedł czas na oczekiwane loty na skoczni Vikersund. W dzisiejszych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu najlepszy był oczywiście Kevin Stoch, który skoczył 242 metry.
Dziś na skoczków czekał ostatni punktowany prolog przed konkursem indywidualnym w ramach turnieju Rower. Dzisiejszą rywalizację na mamuciej skoczni Vikersund wygrał nie kto inny jak Kamil Stoch. Polak poszybował na odległość aż 242 metrów i zdobył nieco ponad 207 punktów. Drugie miejsce zajął Robert Johansson, który skoczył 232,5 metra i przegrał ze Stochem o jedynie 1,5 punktu. W niedzielnych zawodach zobaczymy również komplet sześciu podopiecznych Stefana Horngachera. Natomiast jutro polskich skoczków czeka przedostatni w tym sezonie Pucharu Świata konkurs drużynowy. W klasyfikacji generalnej turnieju Rower oczywiście prowadzi dominator Kamil Stoch. Przewaga Polaka nad drugim w zestawieniu Norwegiem Robertem Johanssonem wynosi już 89 punktów i wiele wskazuje na to, że nasz orzeł sięgnie po końcowy triumf w tym norweskim turnieju. Kolejna informacja. Wczoraj mówiliśmy o tej monotematyczności, ale do lata jeszcze troszkę, stąd jesteśmy skazani póki co na skoki narciarskie i futbol. To teraz o futbolu. Poznaliśmy dziś pary ćwierćfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. Emocji z pewnością nie zabraknie, bowiem w walce o półfinał zobaczymy powtórkę z zeszłorocznego finału, czyli starcie Realu Madryt z Juventusem Turyn. W 1/4 finału rozgrywek dojdzie również do bitwy o Anglię, czyli pojedynek Manchesteru City z FC Liverpoolem. Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów odbyło się dziś w południe w Nionie. Gościem honorowym ceremonii był były reprezentant Ukrainy i ambasador tegorocznego finału, który odbędzie się w Kijowie, Andriy Szewczenko. Najtrudniej trafiła AS Roma, która zagra z FC Barceloną. W pozostałych trzech potyczkach piłkarskich emocji może być co niemiara. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się z pogromcą Manchester United FC Sevilla. Na pierwszy rzut oka Bawarczycy wydają się być faworytem do awansu. Jednak warto przypomnieć, że mistrzowie Niemiec w każdym z czterech ostatnich sezonów nie byli w stanie wyeliminować hiszpańskich drużyn w fazie pucharowej Champions League. Ich droga do finału będzie trudna, bo jeśli awansują, to w półfinale również ponownie mogą trafić na przedstawiciela Premiera Division. Natomiast kibiców, którzy tęsknili za ubiegłorocznym finałem, ucieszy wiadomość, iż w walce o półfinał dojdzie do starcia Realu Madryt z Juventusem Turyn. 3 czerwca 2017 roku Królewcy wygrali aż 4-1 i sięgnęli po drugi z rzędu triumf w rozgrywkach. W tym roku również będą faworytem do awansu, jednak podopiecznych Zinedina Zidana zatrzymać będzie chciał z pewnością Gianluigi Buffon, który nie zamierza na tym etapie turnieju kończyć kariery w europejskich pucharach. W ostatniej parze dojdzie do bitwy o Anglię, bowiem jedyne dwa zespoły z Premier League powalczą ze sobą o półfinał rozgrywek. Oczywiście będzie to starcie FC Liverpoolu z Manchesterem City. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 3 i 4 kwietnia, rewanże tydzień później. Kropkę na i w kwestii awansu natomiast postawił w Lidze Europy Arsenal Londyn, który pokonał w 2 meczu AC Milan. W rewanżowym starciu w stolicy Anglii kanonierzy wygrali 3-1 po 2 trafieniach Welbecka i 1 Chucky. Honorowe trafienie dla podopiecznych Gennaro Gattuso zdobył Çalhanoğlu. Los był dość łaskawy dzisiaj dla Arsenalu, bowiem w walce o półfinał rozgrywek przyjdzie im się zmierzyć z CSKA Moskwa. W pozostałych meczach Atletico Madryt zagra ze Sportingiem Lizbona, Lazio Rzym Salzburgiem, a RB Lipsk zmierzy się z Olimpikiem Marsylia. Pierwsze mecze odbędą się 5 kwietnia, zaś rewanże 7 dni później. Myślę, Weronika, że kibice ostrzą sobie zęby na starcie Juventusu z Realem. A co do Realu, to do Realu wybiera się, takie są plotki przynajmniej, Robert Lewandowski. Myślę, jakie są plotki. Od kiedy Robert Lewandowski ma nowego menadżera, coraz głośniej mówi się o jego grze w Realu Madryt. O tym, że reprezentant Polski wstępnie porozumiał się już w sprawie przenosi na Santiago Bernabeu, poinformował dziś hiszpański ekspert dziennika Mundo Deportivo. Jednak na przeszkodzie w tym wielkim transferze wciąż stoją władze Bayernu Monachium. Robert Lewandowski, Pini Zahavi i Real Madryt mówią tak, władze Bayernu Monachium mówią nie. Tak wygląda aktualnie sytuacja w sprawie przenosin Polaka na Santiago Bernabeu według eksperta hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo Francesca Aguilara. Na ogół zawsze dobrze poinformowany dziennikarz twierdzi, że nowy menedżer lewego już dwukrotnie spotykał się z dyrektorem generalnym Los Blancos, José Angelem Sanchezem i dogadał szczegóły umowy, jaką miałby podpisać reprezentant Polski. W grę wchodzi 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia kolejny rok oraz bardzo wysoka podwyżka. Wszystko pięknie brzmi, ale ze swoim graczem stanowczo nie chcą rozstać się władze Bayernu Monachium. Aguilar twierdzi, że Bawarczyków może nie przekonać włożenie na stół nawet 150 milionów euro. Tak więc przed agentem lewego Pini Zahavim czeka bardzo trudne zadanie, by w końcu przekonać zarząd mistrzów Niemiec do tego transferu. Wiele wskazuje na to, że transferowe lato będzie bardzo gorące i że jednak ostatecznie po Mistrzostwach Świata w Rosji Robert Lewandowski będzie mógł śmiało zakrzyknąć życie jak w Madrycie. Ciekawe, czy zakrzyczy życie jak w Madrycie. Ja myślę, że jeżeli Robert doprowadzi Bayern do finału Ligi Mistrzów i zdobędzie na przykład hat-tricka w tym finale, no to zmiękną wodarze Bayernu. Zobaczymy. Dziękuję ci za dzisiaj. Weronika Jaskółka. Za chwilę o pogodzie na weekend zimowej prawdopodobnie Ilona Januszewska o 20:00, jak w każdy piątek w Republice, Joanna Lichocka i Marcin Bąk, czyli program Pod Przykryciem. O 21:00 oddaję Państwu głos. Dziś Karol Plewa zaprasza Państwa do rozmowy z posłem Prawa i Sprawiedliwości Łukaszem Schreiberem. Dobrego weekendu. Do zobaczenia.